Każdy odcinek magazynu Bezpieczne Wakacje starałem się rozpoczynać albo nad jeziorem w Dąbiu, albo w kompleksie wypoczynkowym w Kołatce. Dzisiaj będzie inaczej. Jak widać, znajdujemy się w kompleksie ruin po byłej hali ludowej w Zielonej Górze, popularnie zwanej Estradą. Znajdujemy się tutaj dlatego, ponieważ kilkanaście dni temu rozegrała się tutaj tragedia. Bawiący się 16-letni Tomek uległ wypadkowi. Cegła, a jak Państwo mogą zobaczyć, jest ich dookoła bardzo dużo, spadła mu na głowę, uszkodziła czaszkę, uszkodziła mózg. Tomek jest częściowo sparaliżowany z lewej strony. Dlaczego poruszam ten temat? Ponieważ ten program nazywa się Bezpieczne Wakacje, a tego typu przypadków w całej Polsce jest bardzo dużo. Bawiące się dzieci, które nie wyjeżdżają poza miasto, często szukają różnych form rozrywki. I właśnie takie opustoszałe miejsca przyciągają tych małoletnich, którzy nie zważają na swoje bezpieczeństwo. Dlatego dzisiaj w programie właśnie o tym serdecznie zapraszam. Przypomnijmy sobie historię 16-letniego Tomka. Spałam po nocy, akurat córka przybiegła do domu, że syn miał wypadek, coś mu się stało, nie wiedziałam konkretnie co. Wybiegliśmy z mężem to na gruzowisko, to się stało na Wrocławskiej, także na starej hali ludowej. Myśmy tam pobiegli, syn leżał, dostał cegłówką, centralnie cegłą, żeby nie mylić właśnie pojęcia, że dachówką, bo tam dachówek nie ma, cegłówką dostał prosto w głowę, no, stał przy ścianie walącej się tej hali. No leżał, myśmy podbiegli, nie wiedziałam co się konkretnie stało, przyjechało pogotowie, bo to już tam została wezwana pogotowie. Przyjechało pogotowie, no, zbadali, zabrali do szpitala. W szpitalu okazało się, że ma pęknięcie czaszki, wstrząśnienie mózgu i kość biła się w mózg, przez co właśnie ma uraz, niedowład lewej ręki. Powiedz Tomek, jak to się stało mniej więcej? Koledzy tam byli, ja do nich poszedłem. No oni tam powiedzieli, poczekaj chwilę, bo my już idziemy i mi właśnie wtedy spadł cegłówka. No dokładnie nie wiem, czy to jest kogoś godziny na czym. Tam te cegły, one wystają po prostu. Tak. No one są, to wszystko jest ruchome. No ale co, już troszkę lepiej się czujesz chyba, nie? Tak. Gdyby nie ta szyja, to by już pełen sprawny tę rękę. Na razie jest... Ręka w ogóle nie władna. Najbardziej mam pretensje do właściciela tego obiektu. Nie ma go, nie wiemy kim on jest, bynajmniej nie wiedzieliśmy do tej pory kim on jest, co on ma zamiar z tym zrobić. Dostawaliśmy jakieś pisma, że będzie budowa rozpoczęta już w 2008 roku, zresztą to miało być robione, nie zostało nic zrobione, nie zostało zabezpieczone. Chodzą tam złomiarze, biorą wszystko co się da, co można sprzedać, co można spieniężyć. Myśmy tutaj walczyli jeszcze za poprzedniego właściciela, myśmy walczyli o to, żeby to było, zostało ogrodzone, jakieś tablice, bo tak naprawdę my, nawet nasz parking nie jest, to jest wszystko, stałoby się przy domu, tragedia to by było tak samo, no właściciele. Poza tym no na pewno miasto ja w jakiś sposób też odpowiada za to, bo ja wiem, że tam mandaty były, teraz wiemy o tym, że mandaty zostały wystawiane,
ale to było za mało, żeby coś zrobić. Zresztą były uwagi na ten temat. To nie jest od dziś, to nie jest od przedwczoraj, gdzie się zdarzyła tragedia. W ciągu 2 miesięcy to były 2-3 tragedie, gdzie tam się zdarzyły. Nikt nic nie zrobił, ja postanowiłam po prostu walczyć z tym, żeby to zrównali z ziemią. Będzie bezpieczniej bynajmniej. W chwili obecnej przygotowujemy plan miejscowego zagospodarowania tego obszaru. W tym obszarze przewidujemy budownictwo wielorodzinne i część usługową i takie zamierzenia ma magistrat. No niestety właścicielem nieruchomości są osoby prywatne i w chwili obecnej jest problem, aby do tych osób dotrzeć z informacją, że warunki, które w tej chwili tam są niezbyt przyjazne dla obywateli, co miało miejsce między innymi wczoraj. To jest kwestia właścicieli. Tam właścicielami są dwie spółki, które de facto powinny za to odpowiadać. My wielokrotnie do nich wysyłaliśmy różne pisma, również karaliśmy je mandatami. Jednak no nie ma jakby możliwości prawnych. Rozmawialiśmy również z Powiatowym Urzędem Nadzoru Budowlanego i myślę, że inspektor też będzie swoje powinności czynił. Jak widać, ruiny byłej estrady są nie tylko niebezpieczne, ale także straszą swoim wyglądem. Ale żeby Państwu uzmysłowić, jak naprawdę jest tutaj niebezpiecznie, że poruszanie się właśnie po tego typu ruinach to nie jest wcale łatwa sprawa, ja proponuję kontakt, żebyśmy się przeszli, spróbowali przejść na drugą stronę, właśnie po tych cegłach. Mniej więcej tak mogło wyglądać tutaj zdarzenie, które miało miejsce, kiedy chłopcy się bawili. Z tego, co opowiadał mi Tomek, stało to się w momencie, kiedy oparł się o ścianę i cegła spadła po prostu ze ściany. Konrad, możesz pokazać, to wszystko praktycznie tutaj wisi. Proszę zobaczyć na to przęsło tutaj. Konrad za chwilę Państwu pokaże. Jak widać, te cegły praktycznie w ogóle się nie trzymają. Przypuszczam, że jakbym próbował dotknąć, poruszyć je ręką, to na pewno by wypadły. No i tak, no i są tutaj pewne rzeczy, które trzeba pokonać, no nawet osobie sprawnej fizycznie może to sprawić kłopot, ponieważ no jest to swoista wspinaczka. Konrad dodatkowo musi uważać na kamerę, jak widzą Państwo, nie jest wcale to łatwe. Ja może troszkę wejdę do góry tutaj, no właśnie. I w tym momencie widzimy, jak to wszystko wygląda. Konrad, poradzisz sobie? Może chodź jeszcze tutaj bardziej, ja pomogę Konradowi, bo jak widzą Państwo, nie jest to wcale łatwe, podam mu rękę. I teraz tak, proszę zobaczyć ruiny dachu, ostre końcówki, często z gwoździami. Tak jak mówię, jest kilka miejsc w Polsce tego typu, kilkanaście. Zawsze jest to problem. No niestety, dzieci, które nie mają co ze sobą zrobić na wakacje, nie mają takiej alternatywy, po prostu przychodzą w takie miejsca, a tych dzieci na pewno jest tutaj dużo. Można zobaczyć, tutaj widać bloki. Konrad, pokaż. Za drzewami zaraz jest osiedle. Proszę Państwa, no co można powiedzieć? Po prostu tego typu sytuacje w wakacje się zdarzają i jakoś musimy się ich wystrzegać i dbać właśnie o tych najmłodszych, którzy często nie zważają na niebezpieczeństwo. To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za ich los. Tutaj odpowiedzialność spada na właścicieli tego budynku, tego terenu, którzy odpowiednio go nie zabezpieczyli i jednocześnie dali możliwość dostępu właśnie dzieciom, które tutaj się bawią.